to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. No to zaczynamy. Bardzo się cieszę, że jesteś. Witajcie, kochani. Zaczniemy sobie dzisiaj od makijażu brwi. Cerę będziemy robić w drugiej kolejności. Masz to szczęście, że masz piękną cerę. Dziękuję bardzo. Mogłam powiedzieć, że nie wiem, ale wiem. Naprawdę. Wiem, bo się staram. Zobacz, nie masz niedoskonałości, nie masz cieni pod oczami, ale i dobrze, co? Staram się, kochani, naprawdę. Dzisiaj akurat spałam bardzo mało i rzeczywiście może nie wyglądam najlepiej, ale staram się spać te 8-9 godzin codziennie. Czyli sen jest najlepszym sposobem. Naprawdę, sen jest lekarstwem, sen jest najlepszym kosmetykiem. No i oczywiście nie malować się na co dzień. Ty się nie malujesz, prawda, na co dzień? Nie. Od 3 lat w ogóle się nie maluję. Ale przyznam Ci, że rzadko kiedy się zdarzyło, że jak współpracujemy z gwiazdami, nie wszyscy są w stanie przychodzić bez makijażu, a Ty zawsze bez make-upu. No tak, bo ja, to jest taki niesamowity luksus, jak już cerę się odzwyczaję od tego make-upu i ona wejdzie na te dobre tory wyglądania spoko, to wychodzisz z domu i po prostu wiesz, tylko błyszczyk, torebka i dzida w miasto. A ile czasu przy tym zaoszczędzonego, tak. Co? Tak. I też się młodziej wygląda. No, moja mama zawsze mówiła, kiedy nakładałam sobie tyle tapety, jak byłam młoda. O, to jest nasze, to jest specjalnie, zamówiliśmy ten dźwięk, specjalnie. Bo gdyby nie było, go nie było, to by było tak, jak każdy ma, prawda? A my właśnie chcieliśmy z takimi efektami. To jest wyjątkowy tutorial. Tak. Z wyjątkową osobą, wyjątkowe efekty dźwiękowe. I moja mama zawsze mówiła, dobra, maluj się, przyjdzie taki czas, że sam, już nie będziesz chciała. I to prawda. I to prawda. Że przychodzi taki moment, że już człowiek jest tak umęczony tym... wiem, że to jest program o makijażu, więc trochę Ci robiłam tę reklamę. Ale ja się zgadzam, bo ja też się na co dzień nie maluję. To jest prawda. Ja też lubię te dni, kiedy nie muszę się malować. No właśnie, a ja niestety maluję się od... malowałam się od 13 roku życia. Mm-hmm. Musiałam umieć to robić, bo występowałam w teatrze. Robiłaś to sama? No tak, robiłam to sama, nas w teatrze nikt nie malował. A, no właśnie. Więc byłam wdzięczna mojej mamie bardzo, że pozwalała mi robić kreski na oku już w podstawówce. I do tej pory umiem je robić bez zadrgania dłonią, nawet w samochodzie. Kreska to Twoja specjalność, prawda? Mhm, tak, to dużo mi mówi pani make-up artist. Że... To prawda. Wiesz co, nawet pamiętam któregoś razu, jak się malowałyśmy, Alex robił Ci włosy i Ty powiedziałeś, daj zrobię Ci kreskę. Ja mówię, naprawdę zrobisz tą kreskę, tutaj włosy, tak. Tutaj suszarka, a to była idealna kreska. Tak. No jakoś tak się udało. Nauczyłam. I ten makijaż rzeczywiście jest nieodłącznym elementem moim od wielu lat. Szczególnie, że makijaż sceniczny i stół z powyłamywanymi nogami rządzi się swoimi prawami. No, no to my prawda. Musimy być bardziej zmalowane, że tak powiem, na tą scenę, żeby nas widziały ostatnie rzędy. Kamera też zdejmuje sporo make-upu, prawda? Zawsze wszyscy boją się tych telewizyjnych makijaży, tak. Że jest dużo pudru, że jest za mocno, a tutaj... Tak, jak ja jadę na koncert, już abstrahując od mojego stroju, który wygląda tak, jakbym szła naprawdę w Dubaju ostro na klientów. Prawda. Inny lateksowy kozak i w ogóle na przykład są jacyś goście w hotelu, zagraniczni na przykład, nie? I stoją ze mną w windzie, menadżer, ochroniarz i ja w tym stroju po prostu. Chodzi cała na biało. Tak, i oni tak nie wiedzą za bardzo, co mają zrobić, bo trochę wyglądam jak taka ekskluzywna no, pani do towarzystwa, która kobieta. Która pominęła się z powołaniem z Lady Gagą gdzieś tam w korytarzu. No, no ale chcą być mili, więc się tak tylko patrzą gdzieś tam na ziemię, po ziemi. No i właśnie, abstrahując się tego, jaki mam kostium, to no ten make-up, no jak patrzę na siebie w windzie, w lusterku, to on jest przecież taki. Jest to na tego, prawda? Tak, a potem jak oglądam siebie na zdjęciach ze sceny, no to... To taki delikatny, dzienny makijaż, tak. Co? To jest niesamowite, więc jak ktoś mi mówi z fanów, może byś zrezygnowała z makijażu też na scenę, bitch, please. Nie da się. Błagam Cię, po prostu wyszłabym na scenę, a nadal sobie krzyczeli Doda, gdzie jest Doda, wiesz. Niech wyjdzie. Ale tak samo jest. Weźcie tą dziewczynę z chóru kościelnego gdzieś na bok. Ale zajmuje statyw. Ale to samo jest na ściankach, prawda, że ten makijaż jest jednak przez te wszystkie aparaty zdejmowany jednak. Jest go mniej. No tak, i też trzeba już umieć się malować na ścianki, jak byłam u Ciebie na kursie. I a, ktoś no mi, właśnie. Mój kolega mi powiedział, to już tak się ładnie malujesz, to może się pomalujesz na tą ściankę. Mówi, nie będę ryzykować, bo to jest jednak zupełnie inna sztuka, to trzeba znać. To trzeba wiedzieć jednak, jak nałożyć, co nałożyć, żeby tam za dużo pudru nie było, bo czasami potrafią być wtopy niestety. Tak.
Ale właśnie jak się sama maluję, to też zaczynam od brwi. Ja też to lubię najbardziej. Tak, zaczynam od brwi, bo sobie robię taką ramę oka. I przynajmniej wiem co i jak później. Szczególnie jak ktoś ma, nie ma tak dużych oczu. Ja też nie mam za bardzo dużych oczu. Mam takie migdałowe, ale są dziewczyny, które mają po prostu takie gały i tak piękne brwi wyprofilowane do góry. Ewentualnie przez doktora Ambroziaka, pozdrawiam serdecznie. Że no że wiesz, że po prostu mogą malować na tej powiece tysiące kolorów. Wiem. A ja wiesz, zrobię dwa i koniec, decyd być. Ja wiem, chociaż ty i tak masz piękne brązowe oczy, więc tutaj sporo makijażu u ciebie dobrze wygląda. Tak, tak, ale chodzi mi o powierzchnię, że jak ktoś ma te duże oczy, to ma super. A no właśnie. I dlatego jak się te brwi robi na początku, które można sobie domalować na górze, wydłużyć. Otóż to. No to tak sobie można tam pofiglować z tymi oczami bardziej niż natura nam dała. A poza tym, jak nakładamy podkład w drugiej kolejności, to on wygląda świeżej. I jak nam się coś nasypie pod okiem, to można łatwo to usunąć w ten sposób. Tak, poza tym też mi dałaś dobrego tipa, że zanim dojdę do powieki dolnej i maluję górną... Nakładasz korektor. To nie korektor, tylko sobie ten plasterek nakładam. A, tak. Taki ten upiększający. Tak. Wszystko mi się osypuje na niego, a ja mam 20 minut, wiesz, relaksu. Wiem, to jest super, to jest super. A udało się w końcu kupić? Zamówiłaś, czy jeszcze nie udało się? Nie chciało się, właśnie. To będzie na następny raz. Brwi zrobione i teraz nałożymy sobie korektor na powiekę. To będzie hypoalergiczny korektor w takim kryjącym kształcie, można to powiedzieć, bo on bardzo ładnie kryje, jest naturalny, nazywa się Cover Eye and Skin Concealer i na to nałożymy bazę z Too Faced Shadow Insurance. Wszystko musi się nam ładnie trzymać. A powiedz tutaj, jaki jest twój ulubiony makijaż? Czy bardziej lubisz podkreślone oko, czy raczej wolisz stawiać na usta? Jak na przykład sama się malujesz? Bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, ale Doda na koncerty maluje się sama, prawda? Nie, no od zawsze moim jakby takim rozpoznawczym akcentem są kocie oczy. I to jest jakby czyli smoky element eyes. Bardzo ważny dla mnie na... Na scenie, prawda? Tak, bo co, jak nawet sobie ładnie wymaluję usta, ale to oko nie ginie. Mikrofon je zasłoni. I to mi nagle z tego lekkiego oka. I już oka. Nic nie będzie widać, prawda? Tak, tym bardziej, że oczy bardzo dużo pomagają mi w przekazaniu ekspresji na scenie, jak śpiewam różne piosenki. Oczywiście. Więc lubię je dobrze, mocno podkreślić. A lubisz się sama malować? Na koncerty? To jest dla ciebie taki rytuał, czy bardziej taka czynność, którą po prostu trzeba zrobić? To znaczy, ja mam bardziej taki chłopięcy charakter. A, rozumiem. Szczerze mówiąc, w ogóle nie lubię niczego, co związane z tym, że trzeba coś robić długo. A no właśnie. Jakieś takie rzeczy powtarzające się, typu leżeć w wannie ze świecami i smarowywać coś. To tam. Nie twój klimat. Tak, dokładnie. Albo przez 20 minut, wiesz, jedną brew malować. To w ogóle dla mnie to jest najnudniejsza część wieczoru. Najlepiej jak wejdę na scenę, już mogę wydrzeć. A no właśnie. Ale no co, muszę, nie? Trzeba, mus to mus. Tak. Teraz nałożę taki cień, to będzie cień bazowy, to jest kolor takiego pastelowego różu i to jest najnowsza paletka ze Smartboxa. Ja Ci muszę ją koniecznie pokazać, jak skończymy, bo są po prostu świetne, naprawdę super się na nich pracuje. Dobra. Teraz ich nie zobaczę, mam zamknięte oczy. To prawda. Ale pracuję nad tą umiejętnością widzenia z zamkniętymi. Czyli masz rozwiniętą wyobraźnię, instynkt. Tak, tak. Jak malujesz, tak jakbyś w ogóle nie malowała. Ja to naprawdę? Jak dziubię sobie tymi pędzlami, to po prostu mam wrażenie, że zaraz sobie oko wydłubię. No staram się być delikatna, żeby to było przyjemne dla osoby, którą maluję. I teraz przejdziemy sobie do nałożenia tak zwanego cienia przejściowego. Tak, pamiętam. Wiesz co to? I to jest taki cień, który ułatwia nam rozcieranie ciemniejszych kolorów, które nakładamy w drugiej kolejności. I ja użyję sobie teraz tego zgaszonego różu z paletki The Balm Nude Dude. Okej, i troszeczkę do mnie. I tutaj w załamanie powieki nakładam sobie cień i ja już na tym etapie staram się go wyciągnąć ku zewnątrz, żeby stworzyć właśnie ten koci kształt makijażu. A powiedz Doda, bo myślę, że wszyscy się zastanawiają, czy na przykład masz jakiś taki kosmetyk, bez którego po prostu nie możesz żyć. Znaczy poza błyszczykiem, który jakby
jest moim niezbędnikiem od zawsze. Czyli błyszczyk najważniejszy. Błyszczyk jest najważniejszy. No nie ma nic ważniejszego niż wilgotne, połyskujące, lekko rozchylone usta. Wszyscy, ale to absolutnie wszyscy nie przejdą obok tego obojętnie. I zawsze mam w torebce błyszczyk i hajs. I on też wygląda dobrze. Niezależna i seksowna dzięki temu. Bardzo dobrze. Więc też jak mi ktoś pracą zabrana wysę bezludną, to zawsze mówię, że faceta i błyszczyk. O proszę, a w błyszczyku każda kobieta wygląda dobrze, nawet jak nie ma makijażu, prawda? Albo ust. Albo ust. Bo powiększa. No dokładnie, no wszystko co jest błyszczące automatycznie jest bardziej wypukłe. I przykuwa uwagę. I przykuwa uwagę, tak. To, no to jest dla mnie bardzo ważne, a jeżeli mówisz o pielęgnacji... Też. No to najważniejsze jest oczyszczanie skóry, to jest bardzo ważne. Tyle syfu w powietrzu, jeszcze mieszkamy w stolicy, więc to jest 10 razy gorsze. To prawda. Cały czas człowiek dotyka brudnych rzeczy, dotyka tym cery, więc oczyszczanie przed, nawet jak ja się nie maluję, to i tak oczyszczanie cery przed nałożeniem czegokolwiek, przed pójściem spać. Jest bardzo ważne, prawda? Najważniejsze. Ta cera musi oddychać. A powiedz, bardziej używasz peelingów, czy... Jak mam make-up, to najpierw olejek. Okej. Okay. Później taki żel, a potem tonik. Czyli jest cały rytuał. Tak. Te olejki są ważne. Naprawdę no dobrze właśnie. Zmywają to wszystko. Otworzymy sobie. Jest No dobrze, prawie znam już. Cię mało można w końcu żyć. No tak w ciągu dnia, no to masz z witaminą A. Witamina C. Witamina A jest chyba bardzo w ogóle dobra na skórę. Bardzo. Bardzo pomaga. Ona przeciwdziała niedoskonałością, prawda? I zamkniemy. Jest bardzo ważna. Naprawdę pomaga wielu dziewczynom, które mają jakieś problemy z cerą. To już wiem, czemu ty masz taką ładną. Chyba sekret nam zdradziłaś. Nie, bardzo się zawsze dzielę na Instagramie tymi swoimi pomysłami. No to bardzo miłe. Ale wiesz, to i tak nic nie na momencie, kiedy dziewczyna pali papierosy, kiedy nie imprezuje się co weekend, Oczywiście. Kiedy śpi po 6 godzin i je fatalnie. No to nawet jakby, wiesz, spała w tej witaminie A, to nic nie da. To nic nie da. Ale jednak najważniejsze jest to, co mamy w środku, czyli sen i odżywianie. To jest bardzo ważne. Fajki, odkąd rzuciłam papierosy, ja paliłam paczkę dziennie przez 5 lat. Niestety zahaczyła się moja płyta o to i to słychać na płycie, że ja palę te papierosy. I naprawdę rzucenie papierosów to była fantastyczna decyzja. Wszystkim dziewczynom zawsze tłumaczę, że nasz organizm to jest jedyny dom, który posiadamy. To prawda. I tak jak, no nie wiem, robimy sobie imprezę na chacie i zapraszamy wszystkich gości i nie wiem, jest mega balet, tam gdzieś śmieci, tu gdzieś stare butelki, tam ktoś puścił pawia w rogu. Wiesz, no różnie bywa, prawda? Przypalone pety. To co, przepraszam, żyjesz tak w tym syfie przez następny miesiąc? A to w sumie dobre porównanie. No nie, no robisz gruntowne porządki, żeby móc dalej funkcjonować w tym domu, normalnie żyć. Żeby był porządek, prawda? No więc to jest takie porównanie do weekendowych imprez różnych ludzi. Trzeba zrobić taki gruntowny porządek. No niestety, trzeba sobie oczyścić ten organizm. Może nie jest to łatwe na początku, ale trzeba. I teraz przechodzimy do fajnej części, czyli do pigmentu, do tego, który już widziałaś. To jest pigment, który bardzo Ci się podobał, kolor tak? Takiego różowego złota. Ale super. Przepiękny, co? Wszystko, co jest złotem. To jest Clair Blanc Rose Gold? Golden Rose. O, także przepiękny kolor. I ten pigment nałożymy na Glitter Glue od Too Faced. Jak nakładam te pigmenty, to mam zawsze walkę z czasem. Walkę z czasem. Boże, żeby to nie przestało się kleić, żeby ten pigment szybko złapał. Ale jeden palcem nakładam, w drugim już dziubię. Ale wiesz, te pigmenty są super, bo jak coś tam nie do końca wyjdzie, to można sobie wszystko przykryć. Tak. O, Boże, jak ja go uwielbiam. Ono jest po prostu piękne. Tak? Cudnie wygląda. O, w momencie, kiedy chcę coś powiedzieć, pan nas nie zawodzi. Tak. Teraz na buzię nałożę Ci, kochana, taki krem z Bobbi Brown. On fajnie nawilża, ale też już nie będę nakładała bazy, bo on pełni funkcję również bazy pod podkład, żeby nam się tutaj wszystko ładnie nawilżało i zrobimy kreskę przy linii rzęs. Ale bardzo ważna jest ta baza? Dosyć, wiesz? Ja bazy nie używałam przez
bazę zaczęłam używać dopiero, nie wiem, z miesiąc temu. Wiesz co, to zależy też, jaki chcemy efekt uzyskać. Ja myślę, że na co dzień to nie jest konieczne. Moim zdaniem dobry krem, albo na przykład krem, który jest na pograniczu pielęgnacji i makijażu, wystarczy. Ja dużo baz pod podkład nie używam, bo ja uważam, że twarz nie powinna być obciążona aż taką ilością... Jest, no bo tak, krem, baza, podkład, to jest niekończąca się... Opowieść, prawda? Tak. To prawda. No tak, powiem, że make-upy można zrobić naprawdę bardzo oczywiście dużo. Oczywiście. I później ci... I teraz na dół i w tamtą stronę. Później ci doktorzy w tych telewizyjnych śniadaniówkach biorą zdjęcia i opowiadają, ile to gwiazd przeszło operacji plastycznych. A to wystarczy dobry makijaż. A to wystarczy dobry makijaż. No, kleiłyśmy sobie kępki i tak naprawdę zaczęłyśmy rozmawiać o ważnym temacie, prawda? Tak, że dzisiaj wrzuciłam filmik na Instagrama, gdzie mam 16 lat i już profesjonalnie śpiewam w kącikach poezji śpiewanej. A, no właśnie. No i ktoś tam zadał, Boże, kto by pomyślał, że takie młode dziewczę będzie królową? Ja! Ale tak naprawdę oczywiście jest to jakaś tam metafora tego, bo wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy osiągają sukces, osiągają go dlatego, że od dziecka wiedzą, gdzie, w którą stronę chcą iść. A, no właśnie. Bo bardzo mi się podoba takie powiedzenie, że żaden wiatr nie jest sprzyjający, jak nie wiesz, do którego portu chcesz płynąć. O proszę, pięknie to brzmi. No tak, bo taka jest prawda, po prostu. Wiem. Nie znając azymutu, cały czas jesteś w tym samym miejscu i tylko się po prostu błąkasz między tymi falami, więc... Trzeba to wiedzieć od zawsze, prawda? Tak. Ale zgadzam się z Tobą. Wiesz, ja na przykład też od zawsze, od małego, odkąd pamiętam, śniły mi się jakieś kolory, brokaty, uwielbiałam kupować wszystkie lakiery. Jak jeszcze nie sięgałam w kiosku do półki sklepowej, to już kupowałam wszystkie te perłowo-różowe lakiery. Pamiętam, były kiedyś takie, po 2 złote. Mhm. Wszystkim wymalowywałam paznokcie, więc ja uważam, że to jest dar, wiesz, wiedzieć od małego, co chcesz robić. Jeszcze nawiązując do tego tematu pasji, to myślę, że te swoje marzenia, takie sceniczne, to już po części nawet spełniłaś, prawda? Występ ze Slashem i takie inne tego typu działania też sprawiają, myślę, że realizujesz się tak w pełni w tym, co robisz. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że w wieku 34 lat, które mam, spełniłam wszystkie moje założenia z dzieciństwa, które sobie wpisałam gdzieś na kartce. Tych podpunktów było wiele. Mm-hmm. Mieszkając w Ciechanowie, wszystko udało mi się zrealizować. Plus twoi fani. Powiem ci, że jestem fanką twojego Insta Stories, na którym zawsze pokazujesz po koncertach mnóstwo zdjęć z fanami. Tak. Nawet chyba ostatnio wstawiłaś screen, jak któraś z dziewczyn napisała ci, że podziwia cię za to, że godzinami stoisz, robisz sobie zdjęcia. I powiem ci, że to jest naprawdę niesamowite dla ludzi, którzy przychodzą. Wiesz, nigdy o tym tak nie myślałam, bo to jest pewien rodzaj rytuału z mojej strony i rzeczywiście jak miałam tam gorsze dni ze względu na żałobę i nie wychodziłam, nie jeździłam na koncerty, tak. Nawet jak już zaczynałam koncert, to się nie wychodziłam do fanów, to rzeczywiście czułam się tak dziwnie i oni byli też szokowani, że jak to nie, Doda nie wyjdzie do nas. A no właśnie. Bo ja zawsze wychodzę do swoich fanów i mimo, że gram te godziny czy półtorej na scenie, to kolejne pół godziny jeszcze spędzam z nimi. Widzisz. Pod barierkami, czy to słońce, czy deszcz, czy burza, staram się zawsze to robić. A nie każdy tak robi, także super. Podobno tak, podobno nie każdy. Nawet jak organizuję zloty dla swoich fanów, to ostatnio jak rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy siedzą w branży, jak powiedzieli, że ja z prywatnych pieniędzy jakby ten zlot organizuję, no i wykładam kilkanaście tysięcy, żeby ci fani mieli gdzie się bawić, jak fajnie spędzić wieczór ze mną i tak dalej, i tak dalej. To zobaczyłam oczy wywalonych 5 zł, że po prostu nikt tego nie robi. Ale tak. Uwierz mi, że naprawdę nikt, a na pewno mało kto. I przechodzimy teraz do podkładu na tę piękną cerę. Mówię szczerze, naprawdę mówię szczerze. I dzisiaj mam podkład Dior Nude. Jesteś dosyć opalona po wyjeździe z mężem. Tak, właśnie mi trochę zaszła ta opalenina, nie jestem zadowolona. Ale bardziej mam opalona. Trzyma. Jeszcze się trzyma i myślę, że pomieszam troszeczkę 30 i 20 dla Ciebie. Czasami ciężko jest dobrać tak, żeby twarz nie odznaczała się za bardzo. To poniesie prawda. Mnie i ostatnio mi właśnie mój mąż, widząc mnie na koncercie, tak powiedział, tak trochę rodzina Adamsów. Ja mówię, słucham, patrzę tu opalone nogi, a tu tak trochę za biało walnam tego korektora. Bo Ty nie opalasz twarzy, prawda? Ja w ogóle nie opalam twarzy, no ale właśnie. Słuchajcie, od roku dopiero, ponieważ
uznałam, że no kompletnie bez sensu jest pielęgnować twarz i robić wszystko, żeby ona była młoda, a potem jechać na słońce i walić tyle promieni, że jakby robię 10 kroków w tył. A no właśnie, no jednak konsekwencja musi być. Słońce jest dramat. Tym bardziej, że ja byłam kiedyś uzależniona od solarium. Ja też. Uwielbiałam to po prostu 20 minut codziennie i to nie ma leżącego spokojnie na stojącej, wiesz. Wiem. Bez ruchu. Już pewnie panie nie chciały wpuszczać. Nie chciały wpuszczać, ale ja miałam 10 innych alternatyw. A, plus czyli szantaż emocjonalny. Czyli wiedziałaś dobrze, gdzie każde solarium się znajduje. Tak, mapa solarium była na pamięć. Rozrysowana na moim małym kompasie na dłoni. W każdym razie no nie polecam. To jest, słońce jest tragiczne i postarza bardzo, później te plamy i tak dalej, i tak dalej. Fajnie się wygląda, ale trzeba wiedzieć. Tak, ale można też znaczy fajnie, świeżo opalonym wyglądać, nie opalając się. Mam takie kropelki, które właśnie pomagają mi utrzymać ten sam kolor twarzy i nóg. O proszę, czyli da się. Da się. Jak nie opalam się to twarzy. Jest po prostu pięćdziesiona i lepiej sobie podkładem nawet trochę przyciemnić. Ale niestety mam wieczną, po prostu wieczną kłótnię na leżaku z moim mężem, nie? Bo on jest tak pazerny na słońce, on musi opaść twarz. I wiesz, nałóż sobie ten filtr. Nie, nie chcę, więc wiesz, ja muszę go oszukiwać na przykład, że jest taka mgiełka odmładzająca. Walę mu tą pięćdziesiątkę, wiesz, on nie wie, bo nam zamknięte oczy, on jest cały biały wtedy. Ale mąż ma ciemną karnację, prawda? No ma ciemną, ale no to co? No to znaczy, że ma też być ale stary zaraz. Ale oczywiście, że nie. Więc muszę o niego dbać podstępem. A no właśnie. Tak, ale to jest jeden z tych podkładów, gdzie dużo gwiazd nawet na świecie mówi, że jest ich ulubiony, bo tam ma być wycofany w ogóle, słyszałam. A wiesz, jaką ja słyszałam informację? Ja ostatnio rozmawiałam z dziewczynami w galerii Mokotu, właśnie w butiku Diora, i powiedział, że nie będzie wycofany. Jednak nie? Podobno nie ma być, a jest, krąży taka plotka, nie wiem na ile jest prawdziwa, ale krąży taka plotka, że Kim Kardashian używa tego podkładu i że ona im sama zagroziła, że nie życzy sobie, żeby on był wycofany. Aha. Więc możliwe, że rzeczywiście tak jest. Nie wiem na ile to prawdziwe, ale jeżeli zostanie, to po prostu bardzo się będę cieszyła. Niezależnie od tego, w jaki sposób. No dobrze, to teraz sobie rozświetlimy skórę pod okiem. Zasieni na szczęście nie masz, więc tutaj będzie to tylko funkcja takiego odbicia światła. I wklepiemy sobie korektor gąbeczką. O, proszę, jak pięknie. Mówisz? Och, jak pani piękna, to naprawdę niewiele trzeba. Hello gorgeous. Dużo mi dało odstawienie, tylko nie wiem, czy mogę o tym mówić, bo jeszcze po prostu zacznie przyrost społeczny być. Odstawienie hormonów. A jednak, no tak. Tak. Całkowicie rzuciłam tabletki antykoncepcyjne, jak miałam 21 lat, co się po prostu całkowicie zmieniła u mnie samopoczucie i zatrzymywanie wody w organizmie, cera, takie napuchnięcie, jakoś tak od razu się wsiąkłam. Widzisz, to jest jednak ingerencja w organizm. Tak, hormony to jest dramat, dramat. Wiem, że to jest też wygoda, że hormonami można wiele rzeczy leczyć, ale jak ktoś nie musi, to ja też jestem za tym, żeby nie używać. No dobrze, teraz sobie zrobimy cienie pod okiem. Nie będziemy ci rysować cieni pod okiem, tylko nałożymy sobie je wzdłuż linii rzęs. O, i znowu skorzystam z tej paletki Smashboxa. Naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. Mogą te właśnie chciałaś mi pokazać? Tak, przepiękne kolory, ale one się super przede wszystkim blendują, czyli one łatwo się rozcierają. Naprawdę bardzo fajnie się na nich pracuje. I zaczniemy od tego ciemnego brązu. Ja lubię, jak cienie na dolnej policji są położone grubiej, ale wiem, że ty też lubisz, prawda? Tak, grubo, dużo. Tak jest, bo wtedy oko się powiększa. A to jest niesamowite, jak każdego dnia człowiek inaczej wygląda. Prawda? Ja potrafię wstać rano i wyglądać tak super, albo wstać rano i wyglądać tak fatalnie jak dziś. Dzisiaj wyglądasz przepięknie. Naprawdę. Nie. Chociaż ja wiem, że to człowiek też tak samemu widzi pewne rzeczy u siebie. Tu sobie oczywiście można mrugać, tak żeby było wygodnie. A ja mrugam. Właśnie tak malutko, powiem ci. Tak? To jest chyba kwestia przyzwyczajenia. Wiesz co, u mnie w Ciechanowie to były takie trzy sposoby na to, żeby nie odzywając się zrobić siłę walki, znaczy siłę charakteru. Czyli patrzysz zawodnikowi w oczy i kto nie mrugnie. A, rozumiem. I wygrywałaś? Zawsze.
I jeszcze, wiesz co, mam ochotę położyć Ci tak na środek trochę takiej oberżyny. No dobra, pamiętam, też mnie tego uczyłaś, też to robię. Dokładnie, a nawet widziałam na zdjęciach, tak, że jest oberżyna. I tutaj to również jest paletka Smashboxa, tylko już w innym odcieniu. I tutaj, o, jaki ładny kolor. I takie kolory warto pamiętać, że można nakładać, jeżeli sobie przyciemnimy linię wodną oka czarnym kolorem. Bo bez tego możemy wyglądać trochę choro, ale jak sobie to zrobimy, to jest bosko. No tak, wtedy trochę jak szczur, prawda? No, coś takiego. Że ktoś ma tendencję do tego, że ma czerwone oczy, włączone, tak, komputery, coś tam, coś tam. No, na pewno skóra pod okiem musi być dobrze ujednolicona, żeby to wyglądało super. Myślę, że czarną kredkę dam Tobie, żebyś sobie namalowała, bo każdy robi sobie sam najlepiej. Proszę bardzo. O, wow. O, taka śmieszna. Żeński dolny chyba też sobie sama wytuszujesz, prawda? Dobra. Wiem, że każdy sobie sam robi to najlepiej. Czy może być taka gruba szczota? Tak, bardzo dobry tusz. Super. Teraz przechodzimy do modelowania twarzy. Użyjemy w końcu mój nos będzie mały. Proszę Cię, Ty masz mały wąski oraz zadarty. Użyjemy mojego ostatnio ulubionego bronzera. To jest firma Becca o nazwie Ipanema Sun. Po prostu cudowny bronzer. Mega łatwo się rozciera, naprawdę fajnie się na nim pracuje, także polecam. O! Ja też mam, nie mam problemu z tymi bronzerami, mam dobre kości. To prawda, u Ciebie to modelowanie twarzy to jest przyjemność. One są dobre i niedobre, bo jak człowiek dużo schudnie, to już wygląda jak kościotrup. Bo jednak zapadają się te policzki i to już nieładnie wygląda, nie wygląda to zdrowo. No, ale czasami są takie momenty, że człowiek spada z wagi. Ale Ty, Doda, nie trzymasz diety, ale raczej zdrowo się odżywiasz, prawda? Raczej? Błagam Cię. No, powiedziałabym, że bardzo. Ja na maksa się zdrowo odżywiam. No to podziwiam. Tylko, że wiesz, to jest kwestia wszystkiego wyciągnięcia z domu. U nas w rodzinie nie było słodyczy. Naprawdę? Nie było takiego w ogóle, żeby jeść deser po obiedzie jeszcze po dwóch daniach, albo nie wiem, jakieś czekolady, ciastka, albo dziecku dawać, żeby się uspokoiło całego batona i niech je. No to albo nie, żeby nie darło się, no to proszę bardzo, całe ptasie mleczko. W ogóle nie było takiej opcji. A to wiesz co, to super, bo to później łatwiej jest też te nawyki żywieniowe mieć. No dokładnie, i nie czujesz, że się czegoś wyzbywasz albo poświęcasz się na rzecz czegoś innego, no bo ja już tak mi ciągnie w ogóle do słodycze. Nie lubię, aż wolę na przykład zjeść kiełbasę z ogniska. A czyli bardziej słone niż tak, słodkie. Teraz będziemy rozświetlać i jak widać po zużyciu, to jest jeden z moich ukochanych rozświetlaczy. To jest Becca C-Pop Champagne Pop. On daje taki lekko złocisty kolor. To jest to samo co to? Prawie. Znaczy tak, to jest ta sama firma. Tylko tam był bronzer i nakładam sobie go na szczyt kości. Powinno się mówić jarzmowych profesjonalnie. A robisz to tylko tu, czy jeszcze robisz łukiem do brwi? Wiesz co, ja to lubię tak trochę mocniej, a Ty lubisz? Tak, ja też tak zawsze tak lubię. Minimalnie sobie tutaj całość, ale ja też rozświetlę Ci ramię i dekolt. Te, jak one się nazywają? Obojczyki? Obojczyki. Jeszcze tak, kochane, Cię poproszę, super. Najbardziej lubię mój profil lewy. Pamiętam, jak się ubolewałam nad tym faktem, że no niestety kręcąc film Pit Bull Ostatni Pies. A, co mówiłaś? Mało kto interesuje się, który ja profil wolę. A to dobrze, że Cię dzisiaj posadziłam, a ja wolę prawy. No, więc ja mówię, Boże, jak ja będę wyglądać na połowie filmu tragicznie, na połowie spoko. I teraz sobie szybciutko rozświetlimy wewnętrzny kącik oka. Okej. Okay. I zrobimy usta. Usta milczą, dusza śpiewa. Love you. Nie no, nie mogę się na siebie napatrzeć. Nie można się z Tobą nudzić po prostu. O, i nałożyć jedną z moich ukochanych konturówek. To jest Clarence w numerze 01. Bardzo naturalny kolor. To jest w zasadzie kolor ust, a dzisiaj usta będą nude. No, oko jest mocniejsze, więc robimy delikatne usta. Ja też sobie zawsze tak maluję te usta. Wychodząc delikatnie. Poza linię. Poza linię. I matka do mnie dzwoni. Znowu zrobiłaś sobie ustawie. No co ty? A czy teraz bardziej wyrysowujemy poza linię? Nie, właśnie zrób tak, bo jak żeby wyglądała trochę inaczej. No. Czyli na spokojnie tak, dzisiaj. Tak. O, teraz nałożę Ci taką przepiękną, neutralną pomadkę. To jest Marc Jacobs Moody Margot się nazywa. I to jest taki cielisty kolorek, ale nałożymy jeszcze na wierzch błyszczyk, żeby nie było tak za nudno. Dobra. Ja zawsze lubię konturówkę ciemniejszą. Czyli co, dajemy ciemniejszą? Tak się czuję, jakbym się naprawdę
co najmniej 15 godzin całowała z mężem i właśnie, właśnie mi złapali się, zajadę, no nie? No to oczywiście, najciemniejszą. Wolę to troszeczkę, nie? Bardzo panią proszę. No dobrze, to na życzenie naszej piękności dokładamy trochę ciemniejszą konturówkę, to jest Belle Hypoallergenic trójeczka. No, możesz sobie nawet odbić górę o dół. No, ładnie. Better. No, ale ładnie. I co, i teraz ten twój ulubiony włoszczyk? Tak, właśnie chciałam się zapytać, który bardziej Ci się podoba? Czy ten, czy złoto? Złoto. To bardzo proszę. Nakładamy. Słuchajcie, to jest taki błyszczyk Diora, jak widać po zużyciu. Naprawdę go uwielbiam. Numerek, bo pewnie wszyscy będą pytać, 424. Chcesz zobaczyć od tak. razu? Jezu, jaki piękny. Zobacz, jak on pięknie wygląda. No bardzo ładnie. Ja go kocham. Jak ktoś kiedyś mi powie, że szminki kiedyś wyprą błyszczyki, to mu się zaśmieje w twarz. No powiem Ci, że ja uwielbiam ten kolor. On wygląda niepozornie w opakowaniu, bo wygląda jakby był złoty, ale on właśnie na takich cielistych nude. Sztos. Ono właśnie, wygląda pięknie. Makijaż naszej pięknej gwiazdy gotowy, ale jak widzicie, brakuje jeszcze włosów, więc zapraszamy serdecznie Aleksa. Siema! Ja oddaję Dody bardzo dobre ręce i zobaczcie, co ten mistrz nam tu wyczaruje. W kreacji naszej dzisiejszej objętości pomoże nam spray, który jest połączeniem lakieru i suchego szamponu, czyli podstawa w budowaniu każdej naszej fryzury. A la Bridget Bardot. Także użyjemy tego sprayu. Zawsze przy nasadzie włosów w wykończenie fryzury, można też i na całość. Wtedy utrwala to też delikatnie skręt fali i włosy się nie pajączkują, tak zwanie. Teraz przystąpimy do kręcenia włosów. Aby uzyskać delikatny, złamany skręt, użyjemy lokówki, która ma średnicę 38 mm. Pionowo, zachowując koniec prosty. Zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby fala była współczesna. Końcówka powinna być wygładzona, ale prosta. Dlatego sama się nigdy nie mogę uczesać. Bo zawsze zazwyczaj podstawowym błędem jest to, że wszyscy zaczynają kręcić włosy od końcówek. Tak amatorsko. No tak, a tak się nie robi? No nie. Chociaż ja muszę się przyznać, na koncerty używam głównie peruk. I tutaj jakby ktoś wszedł do mojego pokoju, to... I w tym aspekcie się bardzo też zgadzamy, dlatego tak. że też popieram ten fakt, tak. że peruki są mega. Oczywiście, tak. jeżeli ich jakość i wygląd jest mega realistyczna, tak? I dobra. To jest coś najlepszego, co w ogóle zostało stworzone, coś wspaniałego. Można codziennie mieć inny kształt, inny look, inny kolor, inną Trzeba się przejmować jakością włosów, tak? Nie trzeba mieć swoich też włosów. To jest chwila, dosłownie chwila, bo po prostu zakładam w sobie gotową fryzurę na koncert. To tak jakbym zrobiła tak i założyła make-up. Słuchajcie, jeszcze taka bardzo ważna wskazówka, żeby sobie nie poszerzać twarzy, co bardzo często i robią fryzjerzy, i amatorsko dziewczyny w domu, to, że zbyt bardzo unoszą włosy przy linii tutaj skroni. Tak? Nienawidzę tego. Te włosy powinny być płasko. Patrząc na najlepsze trendy w modzie, jak i ikony światowe, to zawsze dziewczyny i piękne kobiety mają tutaj włosy płasko. Tutaj są one bardziej uniesione, ale tu muszą być płaskie. Wtedy daje to nam... Ja też nienawidzę po prostu tu przy czole efektu suma, czyli w tą stronę. Nienawidzę tego, po prostu uważam, że zawsze grzywka powinna iść tak, tą falą, w tę stronę. Czyli na twarz. Dokładnie, na szczap i dokładnie ją wyszczuplać, ją ładnie modelować. Włosami też można wymodelować przecież buzię. Słuchajcie, mamy już skończony nasz Bridget Bardot look. Wykończyliśmy bardzo delikatnie grzywkę, czyli odbiliśmy ją od nasady, ale tylko w partii korony głowy, żeby tu przy przodzie była bardziej płaska i delikatniejsza. Tak jak ustalaliśmy wcześniej,
nakręci się włosy na grubą lokówkę, żeby był efekt delikatnego złamania, czyli delikatnej fali, i delikatnie podpiliśmy tył, unosząc włosy delikatnie od nasady, a może nie delikatnie, tylko bardzo. Teraz utrwalimy fryzurę lakierem. Słuchajcie, im większa odległość lakieru, czyli im dalej spryskujemy lakierem włosy, tym mamy naturalniejszy efekt i nie skleimy po prostu fryzury. Czyli im dalej, tym lepiej. Kochani, tak prezentuje się gotowy makijaż i gotowa fryzura. I ja raz jeszcze pragnę bardzo z całego serca podziękować Dodzie i oczywiście Aleksowi, że dzisiaj przyjęli moje zaproszenie i wystąpili w moim tutorialu. Tak, kochani, oglądajcie, udostępniajcie i koniecznie piszcie w komentarzach, co sądzicie o naszej pracy. Pamiętajcie, że niepochlebne będą kasowane. Miłego dnia wszystkim i do zobaczenia.